Witam w 2013 roku. Jedynie tylko zmiana rocznika, a się wcale nie zmieniłem. Jeszcze nie. Dobra, więc mam tutaj dwie gry do pokazania wam, ale którą najpierw pokazać, to jest dylemat, dlatego że obie są świetne, to są dwa świetne tytuły, ale najpierw pokażę wam chronologicznie tą grę, dlatego że tą grę wcześniej dostałem dopiero tą, Streets of Rage Original. Więc przejdźmy od razu do Sonica 06. Od razu co mnie zaskoczyło, to okładka. Okładka w tej grze jest wyjątkowo świetna. Akurat okładka gry jest jedną z najlepszych wykonanych okładek z Sonica. Ja już nie mówię o erze Mega Drive'a, bo tamto są dopiero świetne, ale tutaj właśnie widać dynamikę tutaj. Po tej części prawej jest bardzo rozmazane. No i tak w drugim planie, jak macie jego nogi, to już tak też są troszeczkę zamazane. I właśnie okładka CD się akurat wtedy udała. I tutaj też wszystko, jak już widzicie, Eggman tutaj zupełnie inaczej wygląda, tylko w tej części właśnie tak wygląda, trochę chudszy, jest trochę wyższy. Sonic w ogóle też zmienił się troszeczkę, jest bardziej taki, jakby to powiedzieć, jest wyższy i troszeczkę taki, no jest troszkę szczuplejszy. Odrobinkę. No, gra od 12, gra tylko na wersji tutaj, Xboxa 360 jest za... jakby to powiedzieć, jest wyświetlana w 60 Hz, a więc bardzo płynnie. No i od 12, wiadomo. Ale co wam się tutaj wszczepiło w wzrok, to mam białe tutaj pudełko, takie przezroczyste. Dlaczego? Dlatego, że jak kupiłem tą grę, to opakowanie zielone było uszkodzone. Więc trzeba było wymienić i mam takie. No i płytka też się bardzo fajnie prezentuje, nie? Nawet mogę pokazać w jakim stanie, bo tutaj właściwie nie ma co tutaj do pokazywania, bo jest czysta. Więc jest dobrze. No i nadruk nawet jest fajny. Taki prosty tytuł, wszystko Sega, Sonic Team. Tutaj stopień wiekowy niemiecki. No i co by tutaj powiedzieć? Mówiąc krótko, gra przez wielu fanów jest... jedną z najgorszych gier. Ja też zgadzam się z tą opinią, bo jest jedna z najgorszych. Jednak ja uważam, że poziomy są dobrze zrobione, soundtrack jest świetny, poruszanie się po mapie pomiędzy zadaniami jest świetnie zrobione. Po czwarte, można sobie zarabiać pierścienie, podczas gdy robimy zadania, ale tylko w trybie fabuły. W trybie powtarzania zadań nie możemy zdobywać pierścieni na główne konto. No i co jeszcze? No i różne ulepszenia Sonika, na przykład możemy zrobić stompa, że skaczemy i nagle tak szybko na ziemię uderzamy, albo robimy ślizg i tak dalej. No. Przyspieszenie nawet jest, już takie jak w Sonic Candy Shot, ale takie, wiecie, w innym stylu. No i mamy tutaj trzy postacie do wyboru, żeby sobie pograć. Sonika, Shadowa i nową postać Silver. Shadow to wiadomo jest antagonistą Sonika, chociaż i tak potem z nim jest w paczce. Natomiast Silver jest białym jeżem, który ma moce telekinetyczne. A więc mógłbym wziąć ten kubek z herbatką i sobie go przenieść. Ale bez mojego tutaj udziału. Tylko na odległość. Dawaj herbatę. Nie. Ale mówiąc krótko, fabuła jest bardzo koszmarna, może z kąta Sonika, natomiast reszta może być już lepsza. I ogólnie błędy. Błędy w tej grze są... Wiem, że śmieszne są, ale one są tak zauważalne, że można spokojnie je wywołać. W którymś filmie pokażę wam, jak takie błędy wywołać na wersji tej. Dlatego, że one są bardzo proste do osiągnięcia właściwie. Można by było zrobić z tego trofea dodatkowe. Weź wsiąknij w budynek albo weź skrzynkę, przesuń chociaż na ileś tam metrów, nie? Więc nic różnego. Gra została wydana na obecną generację już na... tak już ledwo po premierze Xboxa i wersja na PS3 została troszeczkę później wydana ze względu na to, że PS3 dopiero w Europie pojawiło się w marcu 2007, a więc już u nas prawie ma 6 lat na rynku. Ale to i tak nie jest źle. Ogólnie gra nie jest zła, aczkolwiek ja dałem jej ocenę 7+, dlatego że właśnie mówię, fabuła jest koszmarna, soundtrack, wolność poruszania się po mapie, ale takiej w mieście Soleany, mieście wody i poza tym inne postacie do kierowania.
Więc to jest dobre. I jeszcze w wersji Xboxowej są osiągnięcia, a więc można sobie powbijać. A więc zaraz przejdziemy do Streets of Rage.